Dobry wieczór, 10 wrzesień, witam w alternatywnym i informacyjnym programie Global News, w którym informuję o zagrożeniach, przemianach i ciekawych procesach globalnej transformacji Matrixa. Za nami kolejny ciekawy tydzień wydarzeń, które warto teraz skomentować z perspektywy egzystencji tzw. elit. Zacznę od sytuacji w kraju. Myślę, że ten tydzień będzie dla Was również jakimś przybliżeniem do finału, jakiego można powiedzieć, będzie można spodziewać się już za kilka dni. I tutaj sporo ciekawostek właśnie związanych z tym, co szykuje nam się w Polsce. Wszystko to, ja myślę, znajdziecie na mojej stronie polskaświadoma.pl i ja będę starał się na bieżąco komentować wszystko to, co będzie związane z tymi trzema w zasadzie najbliższymi dniami od środy, od jutra. Także przejdę do sytuacji w kraju. Tymczasem u nas, można powiedzieć, trwa w najlepsze kampania, można powiedzieć już, która przechodzi w formę dramatu, bowiem nie robi się z tego już jakiejś wielkiej tajemnicy, że nasz rząd po prostu odleciał. No i dzisiejsze, można powiedzieć, wystąpienie Tuska, gdzie powiedział, że zamierza do 2015 roku z niewielką wprawdzie, ale z większością nadal rządzić, i w zasadzie pytany, czy nie obawia się utraty większości w Sejmie, powiedział, że gdyby inaczej było, to alternatywa jest zawsze w postaci wcześniejszych wyborów. Rząd mniejszościowy przez lata to jest coś, czego nie należy Polsce życzyć. No i właściwie należałoby dodać to, że w Platformie obecnie następuje wielki krach. Z Platformy odszedł Gowin, odszedł Godson. W związku z tym koalicja PO-PSL dysponuje teraz w Sejmie 232 posłami, czyli kruchą większością dwóch głosów. Od wczoraj media pytają, czy koalicja nie jest zagrożona. W każdym razie Tusk powiedział, że każdy powinien wiedzieć, że to poważna gra o wielką stawkę, i też ja sądzę, że w tej chwili dwa głosy różnicy to jest taki próg, można powiedzieć, dla Tuska wyjątkowo ryzykowny. On to oczywiście komentuje z uśmiechem. Przecież ja powiem więcej, bo tydzień temu na forum ekonomicznym w Krynicy ogłosił koniec kryzysu w Polsce z mocną sugestią, że to rząd pod jego światłym kierownictwem w sposób zdecydowany się do tego przyczynił. Wprawdzie w jego wywodzie przedstawionym uczestnikom forum była wyraźna, logiczna sprzeczność, bowiem najpierw mówił, że kryzys wręcz łomotał do polskich drzwi, ale nie został do naszego kraju wpuszczony, a parę chwil później ogłosił, że kryzys się jednak skończył, więc chyba jednak wcześniej musiał zahaczyć o polską gospodarkę. Prawie jednocześnie z tym wydarzeniem GUS zaprezentował dane dotyczące kształtowania się czynników wpływających na wzrost PKB w drugim kwartale tego roku w porównaniu z kwartałami wcześniejszymi i niestety nie napełniają one optymizmem. Głębsza analiza tendencji w polskiej gospodarce pokazuje, że nieodpowiedzialna polityka rządu Tuska w ciągu ostatnich czterech kwartałów wytłumiła najważniejsze krajowe czynniki wzrostu, takie jak konsumpcja i inwestycje, od których zależy blisko 2/3 wzrostu naszego PKB. W polskiej gospodarce nie ma żadnego światełka w tunelu. Trudno mówić o czymś w rodzaju końca kryzysu, a głównie takie, można powiedzieć, czynniki wzrostowe, jak konsumpcja indywidualna czy inwestycje, można powiedzieć, kołatają w okolicach zera albo są wyraźnie pod kreską. No niestety to, co się dzieje w gospodarce, ma odzwierciedlenie też na rynku pracy. Wprawdzie w ciągu kilku ostatnich miesięcy bezrobocie spadło o kolejne dziesiąte punktu procentowego. Na razie wynosi ono 13%, ale już w takim projekcie nowelizacji budżetu na następny, no właściwie jeszcze na ten rok, przewiduje się stopę bezrobocia w okolicach grudnia na poziomie 13,8%, czyli to będzie około 2,2 miliona bezrobotnych w Polsce. Niestety także w projekcie budżetu na 2014 znajduje się informacja, że na koniec grudnia przyszłego roku bezrobocie nie zmniejszy się nawet o jotę, a stopa bezrobocia wyniesie znowu 13,8%. Więc wygląda na to, że pomimo optymizmu premiera, jego minister finansów i wicepremier już taki optymistyczny nie jest i przewiduje drastyczny wzrost bezrobocia w ostatnich czterech miesiącach tego roku i utrzymanie tego poziomu także na koniec przyszłego. Także nie ma opcji na jakiekolwiek wzrost w czymkolwiek, jeżeli chodzi w naszym kraju.
Można powiedzieć, że to, w jaki sposób pokazywana jest w tej chwili twarz Tuska, to po prostu jakiś no, kabaret na najwyższym poziomie. Absolutnie można powiedzieć, że jest to coś w rodzaju poker face, bowiem zbliżają się oczywiście wszelkiego rodzaju manifestacje, które były już od dawna ogłaszane, chociażby przez związki zawodowe Solidarności. No i tak te w zasadzie ogólnopolskie dni protestu skupione są wokół sprzeciwu polityce rządu, przeciw polityce w zasadzie, której ostatnie wskaźniki mogliście usłyszeć przed chwilą. Przygotowania do protestu trwają od czerwca, kiedy to związkowcy i zawiesili udział w obradach Komisji Trójstronnej. Taka tutaj ciekawostka, bowiem pomijając całe polityczne tło, jest teraz robiona trochę bardzo ciekawa zadyma związana z samą formą, można powiedzieć, tychże obchodów, bo tak się to teraz spłyca, bo można teraz bardzo dużo rzeczy w sieci znaleźć, bo oczywiście mainstream będzie musiał w jakiś sposób te rzeczy komentować, także już można odczuć taką zaniżoną rangę tych, można powiedzieć, rewolucji, tak, bowiem dużo tutaj w najbliższych miesiącach przewidzianych jest akcji właśnie tego typu. Jedyne takie zalecenia z Warszawy, bowiem oczywiście straszy się mieszkańców paraliżem. Dzisiaj Hanna Gronkiewicz-Waltz stwierdziła, że w zasadzie strajki mają wyłącznie zaszkodzić tylko i wyłącznie mieszkańcom Warszawy. No, także ja myślę, że druga strona typu Solidarny z przewodniczącym Dudą, który powiedział, że to będą największe obchody w zasadzie od 1989 roku, także można się spodziewać naprawdę wszystkiego. Ogólny nastrój, można powiedzieć, po stronie związkowców jest taki, że oni nie chcą w jakiś sposób walczyć tutaj zbrojnie, aczkolwiek już zapowiedzieli, że po trwających 3 dniach strajkach zamierzają również ewentualnie przedłużyć swój pobyt w Warszawie, także dziś na konferencji prasowej Tusk oświadczył, że nie będzie się umawiał ze związkowcami na rozmowy tego typu, w jaki sposób go obalić. Ironizował nawet, że kiedy on jeszcze brał udział w strajkach, związkom chodziło o sprawy bardziej serio. Także zwróćcie uwagę, również po stronie premiera można wyczuć taki dystans do całej tej sytuacji. No cóż, oni mogą innego zrobić, prawda? Także nie dziwi chyba nikogo taka postawa. Tusk powiedział jeszcze, że ja jestem weteranem, całą młodość spędziłem jako protestujący związkowiec, jestem obyty z tymi sprawami, także no zobaczymy, jak jego doświadczenie sprawdzi się, jeżeli rzeczywiście sytuacja w jakiś sposób wymknie się pod kontroli, a może właśnie ma się wymknąć spod kontroli i na to również liczy rząd. Niejednokrotnie można było wyczuć już takie symptomy tego, że jednak rząd potrzebuje przykręcić Polakom mocniej śrubę, a może to zrobić przede wszystkim poprzez prowokacje i wprowadzanie zaraz po nich odpowiednich obostrzeń. Także w środę ruszają w Warszawie 4-dniowe ogólne takie dni protestu przeciw polityce rządu. Organizują je Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych. I tutaj, tak jak powiedziałem, urząd Hanny Suchockiej ustąpił po protestach społecznych. Chcemy, by tak było tak samo i nie ma tutaj, można powiedzieć, w takim ogólnym założeniu programowym Solidarności jakichś akcji zbrojnych, także zobaczymy, jak w zasadzie od jutra będą przebiegały te obchody, te strajki, także ja spodziewam się różnego rodzaju prowokacji, a zobaczymy oczywiście, jak to wyjdzie w praniu. Kolejna ciekawostka, bowiem jak mówimy o w pewnym sensie waleniu się Matrixa, o zawalaniu się struktur, także można zacząć to również obserwować, również na poziomie polityki. Oni są już tak zepsuci, można powiedzieć, w swojej mentalności, że zaczynają rywalizować ze sobą, w zasadzie mając być może w mniejszym bądź większym stopniu
świadomość tego, co się zbliża, czy być może lokalnie tutaj w Polsce, mam na myśli przykład ruchu Palikota, który w zasadzie jest tą partią wprowadzającą najwięcej zachodu do Polski, można powiedzieć tej kultury takiej promowaną głównie przez NWO. Dla mnie Palikot jest jednym z głównych architektów NWO w Polsce i uważam, że swoją pracę, można powiedzieć, wykonuje wręcz doskonale, bowiem pewne rzeczy rzeczywiście przechodzą. No ale mamy teraz jakiś finał, można powiedzieć, albo będzie to jakiś punkt zwrotny właśnie w Palikociarni. Jest tam owy taki problem, który ma naturę może ideologiczną, właściwie który powoduje, że cała partia rozpada się. Słupki poparcia maleją, kolejni posłowie odchodzą albo są wyrzucani. Ma tu jakiś w najbliższym czasie zmienić coś nadzwyczajny zjazd zaplanowany na październik w tym może ugrupowaniu. Ale szeregi ruchu Palikota topnieją od miesięcy. Ludzie mają, można powiedzieć, dosyć wiązania właśnie tej partii z tymi sprawami związanymi z seksualnością w Polsce i też właśnie to jest głównym powodem tego, że jakby ludzie nie akceptują tej polityki egzotycznej, tych egzotycznych zmian, które wprowadza Palikot, co moim zdaniem jest bardzo dobrym symptomem samej świadomości w Polsce, gdzie indziej w innych krajach wiele z tych ustaw właśnie związanych z tą mentalnością NWO już dawno, można powiedzieć, funkcjonuje w społeczeństwie. Dziś o też bardzo ciekawa informacja, papież Franciszek zniósł możliwość uprawiania seksu z nieletnimi od 12 roku życia. Od lat 20 tego wieku obowiązywał ten zakaz z powodu takiego, że tam obowiązywało we Włoszech prawo i zobaczcie, przez ponad 90 lat w Watykanie było dozwolone właśnie współżycie z dziećmi od 12 roku życia i nikt o tym absolutnie nie wiedział. Dzisiaj dowiadujemy się, że właśnie Franciszek wspaniały zmienił to na jakiś inny cywilizowany wiek. Także można powiedzieć, że te rzeczy się nie przyjmują i jednak społeczeństwo zaczyna wypychać tego typu ruchy. Ja jestem też ciekaw w ogóle, jak to się wszystko oczywiście rozegra dalej, bowiem Palikot jest w rządzie koalicyjnym i jak najbardziej obecność posłów jego partii będzie potrzebna. No ale jeżeli rzeczywiście odejdzie jeszcze ze dwóch posłów, no to mamy w Polsce przyspieszone wybory i oni wtedy wszyscy będą siedzieć jak na bombie dosłownie, bo no to się wszystko może zbiec w czasie z Solidarnością, z potrzebą wprowadzenia jednookręgowych mandatów wyborczych, także to się wszystko może nagle dla nich źle skończyć i ja myślę, że oni mają tego świadomość teraz. Zobaczymy, jak to będzie na dniach wyglądać, jak ta koalicja będzie wytrzymywać. A mówiłem też o Kościele, bo tutaj również pewne rzeczy nie wychodzą, tu się chłopaki nie potrafią dogadać z rządem. Otóż jak zwykle chodzi o pieniądze, że nowy projekt przekształcenia funduszu kościelnego napotkał ostry sprzeciw biskupów do zapowiedzi przekształcenia funduszu. No, one się już pojawiły w 2011 roku. Wysłanej do rządu opinii do projektu zmian w przepisach dotyczących funduszu kościelnego Episkopat Polski stwierdza, że nie powinno się kierować projektu do dalszych prac w parlamencie. Nie zgadza się również Kościół z zapisem mówiącym o pokrywaniu przez nich ubezpieczenia społecznego w swoich kleryków. Także jest tu więcej takich ciekawostek finansowych i można powiedzieć, że retoryka robi się ostra, tylko że obie strony niby łagodzą to w taki sposób właśnie komentując, że oczywiście to jest kwestią wszystko umowną, ale zobaczcie, jak w kraju musi być finansowo źle, że rząd zaczyna również wchodzić w sprawy konkordatu, bo tutaj już Kościół ma jakieś swoje uzasadnienie, chociażby takie, że no, to byłoby pogwałcenie konstytucji i tak zwanej umowy właśnie konkordatu z państwem, czyli nierozwiązłości Kościoła i prawa i polityki, także ta struktura również pęka. Przejdźmy dalej. Taka jeszcze ciekawostka, może bardziej znacząca, może mniej, ale pomyślałem sobie, że to też w Polsce jest fenomenem, bo akurat u nas
jest najwięcej tych sieci zagranicznych marketów. Zresztą w Polsce jest najwięcej zagranicznych korporacji chyba na świecie, w sensie możliwości kupna produktów i samego przedstawicielstwa. Także nie wiem, czy o tym wiedzieliście. Aczkolwiek i właśnie w tym kierunku idąc, zmienia się prawo, wkrótce właśnie będą zmiany w paragonach i jest to tutaj skomentowane na zasadzie wielkiego utrudnienia dla małych sklepów. I z czym to się wiąże? To się oczywiście wiąże z prawem unijnym i nie tylko zresztą, bo na pewno trzeba będzie tutaj zainwestować, ale zmieni się właśnie system zapisu tych paragonów i na nowych paragonach nie będzie już na przykład kategorii warzywa, zamiast tego pojawią się konkretne nazwy, takie jak marchewka, sałata, ogórek. To oznacza, że sklepy będą musiały wprowadzić do swoich kas większą liczbę kodów, o ile w przypadku większych punktów, które dysponują czytnikami, no problem kończy się po zapisaniu w kasie wszystkich produktów, to sprzedawcy w małych sklepach będą mieli większy kłopot. W ich przypadku przy każdym zakupie trzeba będzie wklepać kod produktu i w praktyce wygląda to tak, że sprzedawca, który do tej pory musiał znaleźć 300 kodów, teraz będzie musiał pamiętać 10 razy więcej, bo bez szybkiego wpisania obsługi klientów nie będzie to wszystko bardzo powolne. W konsekwencji chodzi tak naprawdę o to, że to trzeba będzie te wszystkie urządzenia zmienić, one będą musiały inne faktury drukować, w wielu sklepach to są też systemy informatyczne, odpowiednie naliczanie faktury i tak dalej. Znowu koszty dla małych przedsiębiorstw, dla właśnie małych sklepów osiedlowych, no i właśnie to ma też wykończyć na konkurencję. Mamy przecież wyłącznie zaopatrywać się w żywność w korporacjach, także tak załatwia się też tego typu rzeczy w Polsce. Idziemy dalej. Smoleńsk. Tutaj też, ja myślę, wiele nowości. To jest temat absolutnie bardzo istotny. Tymczasem ja zacznę może od tego, że w kwestii smoleńskiej wiele rzeczy się zmienia również teraz. Można powiedzieć, że dużo rewelacji, jakie będą wychodziły z tego śledztwa, będą właśnie będą zazębiały się z wydarzeniami, które w najbliższym czasie no, mają mieć miejsce. Już tak można powiedzieć, Kaczyński zapowiedział właśnie taką politykę ujawniania pewnych rzeczy i też można to jasno stwierdzić po tych, można powiedzieć, ruchach, jakie wykonuje Antoni Macierewicz. Zespół parlamentarny do spraw zbadania przyczyn katastrofy Tu-154 złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Tuska, Millera i Edmunda Klicha. Mieli oni nie dopełnić obowiązków m.in. przez nieujawnienie treści raportu pułkownika Klicha. Chodzi o dokument zatytułowany Uwagi akredytowanego przedstawiciela Polski przy Międzypaństwowym Komitecie Lotniczym do projektu raportu końcowego z badania katastrofy lotniczej Tu-154M. I coś takiego wypłynęło i w zasadzie tam było jasno napisane w tym, że za ten cały zamach odpowiedzialna jest Rosja. I Macierewicz powiedział coś takiego, że nie ma wątpliwości, że obowiązkiem premiera Tuska było wykorzystanie tego raportu i wyciągnięcie z niego wszystkich konsekwencji, które zapowiadał, ale nie zrealizował tego na forum międzynarodowym. Otrzymał pełny, kompetentny materiał wskazujący na odpowiedzialność rosyjską od osoby, która reprezentowała polskie państwo i była wyposażona we wszystkie narzędzia pozwalające analizować sytuację, no ale jednak schował to pod siedzenie. Inny może przykład matactwa w tej sprawie to jest fakt, że prokuratura odrzuciła wniosek rodzin smoleńskich o możliwość uczestnictwa ich przedstawicieli w procesie badania próbek Tu-154. No, zdaniem Macierewicza decyzja ta oznacza kryzys śledztwa i otwarcie drogi do matactwa. Także zobaczcie, co oni, no, to już się staje po prostu śmieszne, no już nie wiem, mi słów brakuje, w jaki sposób można już do tego stopnia próbować hamować rozwój tej sprawy, bo to i tak kiedyś wypłynie, zresztą w świadomości Polaków to pozostanie, także też sądzę, że tu się wiele spraw niebawem wyjaśni, także temat dla Platformy na pewno gorący. Pójdę dalej. Temat Syrii, ponieważ jakimś dziwnym
trafem, można powiedzieć, sytuacja z Syrią z fazy, można powiedzieć, alarmowej przechodzi w stan takiego, można powiedzieć, spoczynku, bo ja przeczuwałem, że jednak to nie jest czas na ten konflikt, on nie pasuje stronom, wielu stronom, nie jest gotowe też społeczeństwo, co było widać i jest widać nadal po wielu protestach przeciwko tej wojnie. Również sam fakt tego, że Putin skomentował w dosyć, można powiedzieć, bezpośredni sposób te całe masy dowodów na bombardowanie Syrii jako fikcja, jako mistyfikacja. Także robi się po prostu zabawnie. W tej chwili była, można powiedzieć, wielka presja i oczekiwanie na wynik głosowania w Stanach, w Senacie. Niestety akurat to również niczego nie zmienia, bo akurat, można powiedzieć, decyzja, ja sądzę, już zapadła dawno temu, że żadnej wojny teraz nie będzie. Świat należy postraszyć, bo oczywiście to napędza jakiś tam mechanizm zbrojeniowy, i to też można zauważyć po tym, co za chwilę wam w tym skomentuję, bo akurat, co ciekawe, sytuacja oddala się, można powiedzieć, od wojny coraz bardziej. Senat nie zagłosuje w tym tygodniu. Obama w ogóle tak naprawdę nie potrzebuje tego głosowania. Ma możliwość ataku teraz. Boi się opinii społecznej. Boi się tego, co w zasadzie można, mogłoby to zmienić w podejściu państw, koalicjantów i też Unii Europejskiej, bo też jest wielu przeciwników całej tej wojny w Unii Europejskiej. I co ciekawe, sama pozycja Rosji, która w zasadzie bardzo dużo teraz wygrywa, można powiedzieć, że Rosja w tej chwili stała się takim strażnikiem pokoju na świecie. Pomysł Rosjan, jako żeby Polacy, znaczy chciałem powiedzieć, pomysł Rosjan, żeby broń była przechowywana, syryjska broń była kontrolowana przez ONZ, w zasadzie spodobał się wszystkim. Dziś czytałem właśnie, że nawet już takie porozumienie między Brytyjczykami i Obamą, i już Francja również ten pomysł się podoba, Chińczykom się pomysł podoba, także sytuacja, można powiedzieć, rozwiązała się błyskawicznie. Rzekomo 40 dni ma Asad na dostarczenie broni pod nadzór ONZ-u. Ja sądzę, że on byłby skłonny się do tego oczywiście dopasować i ja myślę, że takie rozwiązanie również wiele by pokazało na arenie międzynarodowej, chociażby samo to, że w przyszłości tego typu ataki można by już bez problemu zrzucić na Amerykanów czy też jakieś inne służby. W każdym bądź razie tu jest też taka ciekawostka, bo ja myślę, że to się i tak odwlecze, ale nie sądzę, że jednak Amerykanie odpuszczą. Także z tego może zrobić się znowu dramat na kolejny rok. I tak już trwa 2 lata, także mamy jakiś punkt zwrotny. Może sytuacja uciszy się na pół roku. Zawsze przecież oczywiście może nastąpić jakaś niespodziewana prowokacja i okaże się, że Assad jednak nadal miał broń masowego rażenia i oczywiście wtedy już państwa Zachodu jasno stwierdzą, że przecież była szansa, że była ugoda, ale no, nie dostosowali się. Także mamy do czynienia z taką sytuacją, w której musi być jakaś decyzja i tych państw, które tak bardzo chciały tej wojny, i też w jakiś sposób rozładowanie tej całej atmosfery. No więc nic nie wskazuje na to, żeby jednak wojska opuszczały ten rejon, właśnie wprost przeciwnie. Cały czas są informacje o tym, jak sytuacja zmienia się, jakie obiekty, w sensie jakie statki, jak te siły się przemieszczają. I tak na przykład włącza się w cały ten konflikt Azerbejdżan. Już też wyszło takie ostrzeżenie z Iranu, właśnie związane z taką
można powiedzieć, jasną prowokacją, bo widać, że Izrael również robi co może, zbrojąc wszystkie strony konfliktu, i tak właśnie Iranowi nie spodobało się, jak Azerbejdżan zakupił kolejny pakiet rakiet. I tego typu podobne zakupy robią w tym rejonie wszystkie państwa, także ja nie sądzę, że ta sytuacja, ta potrzeba tej wojny zniknie. Świat mówi o wielu różnych takich popularnych wydarzeniach. Są te rzeczy, które oczywiście umknęły naszemu polskiemu mainstreamowi. To jest właśnie sytuacja w Tunezji. W Tunezji również protest, można powiedzieć, akurat nie pokazują tego w ogóle nawet tunezyjskie media. Tam jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja w tej chwili. Oj, nie wiem czemu. Dziesiątki tysięcy demonstrantów maszerowało w sobotę w stolicy tego kraju. Tłum ludzi domagał się dymisji obecnego rządu, który prowadzony jest przez islamistów. Protesty zostały zorganizowane przez koalicję opozycji prowadzoną przez Front Ocalenia Narodowego. Protestujący skandowali antyrządowe hasła i wymachiwali flagami Tunezji w centrum stolicy. Na szczęście nie doszło do żadnych starć. I teraz cała ciekawostka tego, co się tam dzieje. Sobotnie protesty miały również charakter żałobny. Lider opozycji lewicowej partii Ruchu Ludowego, Mohamed Brahmi, został zastrzelony 25 lipca przed swoim domem. Natomiast jeszcze na początku tego roku zamordowano Chokri Belaida, który był politykiem, prawnikiem oraz liderem partii Ruchu Demokratycznych Patriotów. Zwrócono uwagę na fakt, że zarówno Brahmi, jak i Belaida zostali zabici z tej samej broni. Słuchajcie, w Tunezji wyobraźcie sobie, że dzieje się coś takiego, jakby na przykład u nas ktoś teraz zastrzelił, no nie wiem, Korwina Mikke czy coś w tym stylu. No i sytuacja wygląda tam jasno. Oczywiście kontrolowany przez NWO rząd to robi wszystko, żeby nie oddać władzy. I no nie posuwa się w zasadzie do żadnych takich, można powiedzieć, ustępstw, i likwidują ludzi. No, uważam, że ich desperacja jak najbardziej usprawiedliwia to wszystko. Przejdę może dalej. Podobne rzeczy oczywiście Grecja, bo Grecja jeszcze nie zniknie prędko nam z pola widzenia. Ja myślę, że tam sytuacja jest w tej chwili, można powiedzieć, pod niczyją kontrolą. Przedwczoraj w Salonikach protestowało 1700, przepraszam, 17 tysięcy osób. W drugim co do wielkości mieście Grecji przeprowadzono strajki. Przez 4 godziny manifestanci wstrzymywali ruch samochodowy. No, wiele rzeczy, tak nie będę tutaj precyzował do końca. Chodzi właśnie o to, że tam sytuacja również będzie się przeciągała. To jest oczywiście na rękę wszystkim i widać, że jednak to społeczeństwo nadal będzie tam podzielone, bo akurat w tym momencie najwięcej tych rewolucji jest jak najbardziej muzułmańskich. Także są w tej chwili, można powiedzieć, prawie wszystkie sterowane w sposób ideologiczny, w sposób religijny. Oczywiście dżihad jest teraz modny, Allah Akbar tak samo. Zresztą sytuacja w Syrii jasno dowodzi, że w Syrii, w Egipcie, również w Korei. Chciałem właśnie teraz to nieco o Korei powiedzieć, ale coś mi tu. O, muszę z powrotem. To już w ogóle jest, można powiedzieć, poziom hardcore. Ja tu tylko rzucę parę takich ciekawych informacji związanych, można powiedzieć, ogólnie z tym tematem, bo co mnie zaskoczyło, to jest to, że ten temat w ogóle przebił się do mainstreamu. Zobaczcie, Wirtualna Polska.
Korea Północna, ponad 20 tysięcy więźniów obozu pracy zniknęło bez śladu. Tak się ciekawie składa, że kiedyś obejrzałem taki wywiad z człowiekiem, który stamtąd uciekł, który rzekomo był strażnikiem obozu, w którym robiono testy i eksperymenty na ludziach. I on bardzo szczegółowo opisał te wszystkie, można powiedzieć, procedury, jakie tam funkcjonowały, i tutaj właśnie do mainstreamu przebija się 20 tysięcy więźniów zniknęło. Zbombardowanie Syrii, podpalenie jakiejś szkoły, rozwalenie meczetu, czegokolwiek, to jest wielka informacja, która wymusza na świecie jakąś zmianę. To są te prowokacje, to są te ofiary z ludzi, które mają jakby no, tym, można powiedzieć, decydentom w jakiś sposób dać możliwość modyfikacji prawa, czy też wprowadzenia jakichś nowych treści. W tym wypadku Korea, 20 tysięcy ludzi zniknęło, nikt się tym nie interesuje. Kompletnie nikogo to nie obchodzi. Ja, jak wspomniałem, i zresztą możecie sami to sprawdzić, bo tych, że materiałów na temat tego, co się dzieje w Korei Północnej, na temat w ogóle współpracy Korei z NWO, bo to nie jest żaden ruch oporu, można powiedzieć, przeciw NWO. Korea jest zbudowana na amerykańskich dolarach, petrodolarach, także proponuję trochę pogrzebać w tym więcej, aczkolwiek temat, który uważam wymusza naprawdę dużej abstrakcji, dużego dystansu. Kolejny temat, to już będzie temat ostatni, najciekawszy mam nadzieję. Myślę, że ludzie, którzy obserwują tego typu informacje, tego typu wydarzenia, w jakiś sposób starają się sprawdzić tego typu przesłanki, i tak też zrobiłem. Czasem informacje, które wybieram, wymagają właśnie takiego, no, można powiedzieć, sprawdzenia z wielu źródeł, i sądzę, że ta informacja jest w miarę, można powiedzieć, wiarygodna. Odchodząca ze stanowiska sekretarz Homeland Security Janet Napolitano ostrzega przed bezprecedensową klęską żywiołową. Ostrzeżenie organizacji, która buduje obozy FEMA, tak nawiasem mówiąc. A więc, gdy Napolitano wygłosiła swoje pożegnalne uwagi w National Press Club w Waszyngtonie, wysłała swemu następcy ostrzeżenie przed nadchodzącym masowym i poważnym w skutkach cyberataku na Amerykę i przed klęską żywiołową, jakiej naród nigdy dotąd nie widział, jaka prawdopodobnie również nadchodzi. Dlaczego ona reklamuje katastrofę o wielkiej skali? Czy jest to jakieś rozsiewanie propagandy strachu? Co może spowodować klęskę żywiołową, jakiej Stany Zjednoczone nigdy dotąd nie widziały? Pytanie, czy katastrofa planowana, czy też jakaś naturalna? Dla większości ludzi to jest czymś nie do pojęcia, że wszystkie katastrofy historyczne mają wspólny mianownik, można powiedzieć, wszystkie większe, i są to międzynarodowe elity. Też dla większości, którzy wewnątrz Matrixa żyją, dla tych, którzy wybrali sposób na życie przez zaprzeczenie rzeczywistości istnienia tego programu i udają przed samymi sobą, że bestii tutaj nie ma, pozwolili na to, żeby dać się zaprogramować, ponieważ jest to wygodniejsze dla ich naiwnego zaufania do ludzi, którzy mają ich kompletnie gdzieś, zamiast iść pod prąd obecnego status quo. Dlatego wszystko, co znajduje się poza strefą ich jakby własnego komfortu, staje się po prostu nie do pojęcia. I tak tutaj nie do pojęcia jest to, że odchodząca urzędniczka wysyła taką informację, i oczywiście nikt specjalnie się tym nie interesuje. Ostrzeżenia pochodzące od niej i organizacji FEMA moim zdaniem nie powinny być ignorowane. Z perspektywy czasu trzeba zauważyć, że było wiele ostrzeżeń, na przykład o 11 września, ostrzeżeń też przed huraganem Sandy, przed Sandy Cook. Ostatnio nastąpił nagły taki skok ostrzeżeń przed rozbłyskami słonecznymi, wpływem EMP oraz zagrożenia cyberatakami, które mają potencjalną możliwość dokonania likwidacji sieci elektrycznej w Ameryce i na całym świecie. Ostrzeżenie Napolitano wskazuje na zmasowany cyberatak
i takie jednoczesne wystąpienie klęski żywiołowej na niespotykaną skalę, można powiedzieć, że te ostrzeżenia mogą się wiązać też ze zbliżającą się do Ziemi kometą Ison. No, niezależnie od przyczyny, jest wystarczająco dużo powodów, żeby się nad tym na pewno zastanowić. Jeżeli nie ma, to trudno. W każdym bądź razie jest wiele różnych scenariuszy potencjalnych i też wiemy, że FEMA od wielu lat przygotowywuje się do czegoś. Ja tylko przypomnę ostatnie ciekawe zakupy tejże organizacji, które oczywiście możecie sobie potwierdzić, znajdując je na ich stronie po prostu, bo te rzeczy, faktury za to wszystko, co oni kupują, są dostępne do wglądu. Tak samo ustawy, które FEMA w jakiś sposób w czasie tutaj wprowadzała również. One są naprawdę szokujące, to jest bardzo ciekawe. Ja też robiłem kiedyś program, także dla tych, którzy potrzebują więcej informacji na temat obozów FEMA, polecam poszukać na naszym kanale Wolna Ludzkość mojego programu właśnie o obozach FEMA. Tam właśnie mówiłem o wszystkim. A myślę, że powiem więcej, bo tam właśnie w tym roku dużo rzeczy nowych doszło. Zamówienie na około 130 tysięcy wagonów z kajdanami, już nie mówię o gilotynach i krematoriach, które są tam już od dawna, oczywiście również gigantyczne ilości amunicji i ostatnio mieliśmy też informację o tym, że FEMA zaczyna kupować żywność. No, bardzo dużo rzeczy się zaczyna w jakiś sposób wiązać w całość. No i tego typu, ja myślę, ostrzeżenia dla wielu ludzi właśnie żyjących w Matrixie w jakiś sposób nie zmieniają niczego. No, ja nie uważam, że należy oczywiście panikować, ale właśnie w jakiś sposób sprawdzać, utwierdzać się w przekonaniu, czy jest tak, czy też inaczej. Ja przypominam, że moja relacja, moja percepcja jest wyłącznie moją percepcją i oczywiście każdy z Was ma prawo się z tym nie zgadzać. Ja namawiam wszystkich do samodzielnego rozwoju, poszukiwania informacji, weryfikacji przede wszystkim wszystkiego i tyle. Więcej informacji znajdziecie na stronie polskaświadoma.pl. Zapraszam do naszej grupy facebookowej i do rejestrowania się w naszym portalu społecznościowym. Jeżeli chcecie wspierać nas lub współpracować, to piszcie na kontakt@wolnaludzkość.pl. Ja dodam jeszcze oczywiście, że cały czas trwają prace nad naszymi portalami. Wszystko trochę nam się przeciąga, ale oczywiście nadal zamierzamy pewne rzeczy zrobić. Myślę, że w czwartek będzie jeszcze program. Może skomentujemy w programie Taki jest świat z Johnem Veto, co nieco sytuację na świecie w odniesieniu może do tej informacji, którą teraz dla Was przedstawiłem. Także w tym programie, ja myślę, to już wszystko. Na zakończenie tradycyjnie pozdrawiam Was, nie dajcie się Matrixowi. Do usłyszenia za tydzień i polecajcie mój program wszystkim, którzy chcą się obudzić. Pozdrawiam.